Witajcie na dzisiejszym filmie. W dzisiejszym filmie będę wyrzucał obornik tutaj od tych jałówek. Już tu trochę się nazbierało tego obornika, nie wyrzucałem aż 3 lub 4 tygodnie, więc w końcu trzeba to zrobić przed świętami, na święta, żeby miały porządek, ładnie, świeżą słomę i tak dalej. Dzisiaj będę testował nowy beton, bo tutaj będę wyrzucał właśnie na tym betonie, więc zobaczymy, jak to pójdzie. Na pewno dużo lepiej niż to było wcześniej w tym błocie i tak dalej, będzie równo. Ale to zobaczymy później, a najpierw idę podczepić łyżko, krokodyl i balast i będę zaczynał za chwilę. Poprzepędzamy statą te jałówki tam do końca obok i będziemy zaczynać. Jałówki poprzepędzane, teraz mogę sobie wziąć za wyrzucanie. Już tutaj 3 krokodyle wywiozłem. Powiem wam, zupełnie inna robota, jak jest tutaj ten beton zrobiony równo, nie skacze mi, powiecie, jak było trochę nierówności, beton był wyżej niż podłoże i wtedy tur mi do góry uciekał i ciężko go było opanować, a tak to ładnie idzie po równym. Jak go spuszczę sobie, to ładnie idzie. No widzicie, tutaj przejeżdżam przez te byki, niestety muszę tutaj dzisiaj powyrzucać, bo tam rozkładamy płyty, robimy miejsce, będziemy wylewać beton i nie chcę po prostu tam jeździć póki co tą przyczepą i ciągnikiem, więc ten raz czy tam kolejny za 3 tygodnie, jak nie będzie zrobione, to też tak będę wyrzucać. Trochę mi to dużo zajmie, jest dłużej, może nie dłużej, ale bo tak na przyczepę bym jeździł, to jak to się mówi, bym na pole musiał zawieźć, więc czasowo podobnie, tylko że tutaj muszę, widzicie, dojeżdżać przez tą wiatę dla byków i dlatego tak. Jeśli macie w planach robienie jakichś betonów, coś, utwardzania, to róbcie to jak najszybciej, powiem wam, bo ja tutaj sobie tak z tatą kiedyś rozmawiałem, mówimy, kurde, trzeba było to zrobić 3 lata wcześniej, z 2, jak był kojec zrobiony, a nie teraz dopiero. Nie ma na co czekać, doświadczenia już miałem. Robić po prostu, jak są jakieś pieniądze wolne, to robić to i się nie zastanawiać. Gdzieś tam czytałem, że bydło trochę tanieje, nie wiem jak to tam jest teraz w kupach. My tutaj jeszcze na razie nic nie będziemy sprzedawać, dopiero za jakiś półtora miesiąca, miesiąc, półtorej, dwa, zobaczymy. Piszcie w komentarzach, czy coś tam tanieje, czy nie tanieje. Ja sobie z ciekawości zadzwonię po tym filmie, po wyrzucaniu obornika, nie po filmie, no i po nagrywaniu. A może za chwilę to zrobię i od razu wam powiem na filmie, jak to u nas w okolicy wygląda. No tak za chwilę zrobię, tylko przywiozę jeszcze jednego krokodyla i zadzwonię. Będę im musiał tutaj trochę posprzątać później, bo trochę pogubię.
Kupując New Hollanda, zastanawiałem się, czy brać krokodyla zwykłego, wiecie, tam tego z widłami, czy tutaj tego łóżko krokodyla. I zdecydowałem się na łóżko krokodyla, ponieważ do kiszonki jest fajny. Do kiszonki jest fajny, bo nie gubimy po drodze, a przez te widły to przeleci. Nie da się tam szczelnie tego dowieść. A do gnoju myślałem, że nie będzie taki dobry. Jeśli chodzi o wyrzucanie tutaj z kojcy, to łóżko krokodyl zdaje fajnie egzamin. Gorzej jest na polu trochę. Wiadomo, też pełnego krokodyla nie biorę, tylko po troszeczku sobie ładuję, więc tu jest gorzej. Więc jeśli chodzi o ładowanie z pryzmy, to najlepiej przydałby się krokodyl właśnie z widłami. Może kiedyś takiego jeszcze kupię sobie, mniejszego trochę. Bo tutaj jak wezmę całego krokodyla, to kurde, New Holland ma co dźwigać. Nie ma to tam obciążać też za bardzo. A jednego dnia będę musiał przyczepę uruchomić, izatorka i powywozić ten gnój z płyty na pole pod rzepaczek. Ale to pewnie jak po święta, jak posiejemy słonecznik, może między słonecznikiem a kukurydzą. No to tak, właśnie zadzwoniłem tutaj do naszego większego miasteczka, gdzie mają ubojnie i cena na byki to 21,80 oczywiście po uboju, a jałówki 20 zł. Więc dzwoniłem, ja już dzwoniłem tam jakieś 2-3 tygodnie temu i wtedy było na przykład za jałówki 20 zł, tak jak jest teraz, a byki 22, więc byki spadły o 20 groszy, więc nie jest to jakaś duża obniżka. Pytanie, czy to będzie lecieć dalej, czy nie dalej, bo niekiedy by się opłacało sprzedać te, nawet jak są mniejsze, miesiąc, półtora miesiąc wcześniej, a po dobrej cenie niż miałby spaść na przykład o 2 zł. To, że zostaną dłużej, zjedzą więcej, to nie znaczy, że więcej za nie dostaniemy. No ale tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Czy to, a może się okaże, że nagle pójdą w górę później i jeszcze drożej. To jest takie, kurcze, wszystko nie do przewidzenia moim zdaniem. Trochę szczęścia niekiedy potrzeba, żeby w dobrą cenę trafić. Ja już prawie kończę. Ostatni krokodyl, najgorszy, muszę tutaj powybierać narożników, ale ja tam do końca za dużo nie wybieram, tyle ile dam radę turem i resztę nie przesadzam. O, teraz uderzymy w furtkę, wstawę im balota i będziemy przepędzać, zamykać. Trochę będę musiał pozamiatać i będziemy kończyć. No i będzie trzeba jeszcze jednego dnia przed świętami wyrzucić tutaj od byków te dwa kojce, chociaż to już niedawno było robione, ale wiecie, żebym na święta miały też ładnie. Dobrze sobie przywiozłem, ostatnio więcej balotów, bo nie muszę latać przynajmniej teraz co chwila do stogu,
ale za chwilę będę musiał lecieć znowu po przyczepę, jak tam już, no bo to poustawiam balota, później dwa zostaną na do byków, jak wyrzucę i będzie trzeba lecieć. Idę odwiązać siatkę i będziemy powoli przepędzać, bo już się nie mogą doczekać chyba. Oh!